Odpoczynek i regeneracja stanowią jeden z najważniejszych czynników determinujących jakość naszego życia. To, czy nasz organizm jest wypoczęty, czy też nie, przekłada się na praktycznie każdy aspekt naszego życia, zaczynając od zarabiania pieniędzy poprzez kontakty międzyludzkie, kończąc na zadowoleniu z życia. Jak właściwie odpoczywać i czy istnieją sprawdzone sposoby na jak najlepszą regenerację? W dzisiejszym wideo chciałbym podzielić się z Wami kilkoma sprawdzonymi sposobami na regenerację naszego ciała, ale również i umysłu. Jeżeli więc chcesz dowiedzieć się czegoś ciekawego, a zarazem poprawić stan swojego samopoczucia, zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia tego materiału do samego końca. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zapraszam Was do subskrypcji kanału, jak również zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym wideo. Żyjemy w bardzo stresujących czasach. Wysoka inflacja, podwyżki stóp procentowych, wojna za naszą wschodnią granicą, ale również i wypalenie zawodowe, czy po prostu brak czasu sprawiają, że coraz więcej z nas podupada na zdrowiu fizycznym, ale również i tym psychicznym. Istnieje jednak kilka sprawdzonych metod, które ja sam od lat stosuję, aby odzyskać balans, ale również i nie popaść w depresję spowodowaną pogarszającym się otoczeniem. Pozwólcie więc, że przedstawię Wam listę sposobów na poprawę Waszego samopoczucia i zdrowia. Pierwszym sposobem na szybką poprawę naszego samopoczucia jest medytacja. Wiem, że może wydawać Wam się to dziwne i kojarzyć z mnichami medytującymi w Tybecie, ale prawda jest taka, że medytacja po prostu działa. Sam byłem wielkim sceptykiem tej metody i podchodziłem do tematu ze skrajnym pesymizmem. Nie mogłem jednak przejść obok medytacji obojętnie, ponieważ zbyt wiele osób, które podziwiam, o niej wspominało. W końcu znalazłem prostą i skuteczną metodę medytacji pozbawioną wszelkich religijno-emocjonalnych nawiązań. Wystarczy jedynie usiąść wygodnie, nastawić sobie stoper na 10 lub 15 minut, rozluźnić mięśnie, zamknąć oczy i powtarzać w myślach prostą frazę, taką jak na przykład tik, tak, tok, albo Veni, Vidi, Vici, lub Devi, Devo, Deva, lub też możecie wymyślić sobie dowolną frazę, byle byłaby ona dźwięczna i prosta. Później wystarczy już tylko skupić się na wymowie jej w myślach, ignorując wszelkie inne obrazy podsuwane przez nasz mózg, dla którego taki stan rzeczy jest czymś nienormalnym. To wszystko. Wystarczy jedynie 10 do 15 minut raz, dwa razy dziennie. Myślę, że już po pierwszej sesji zobaczycie, że ta metoda działa i to bardzo dobrze. Przez ten krótki czas, kiedy my medytujemy, nasz mózg wycisza się do tego stopnia, że po zakończeniu medytacji czujemy spokój i odprężenie. Polecam Wam serdecznie spróbować chociaż raz medytacji, a gwarantuję Wam, że nie pożałujecie. Jeżeli chcielibyście otrzymać dokładniejszą instrukcję, jak właściwie medytować, to pod tym wideo podsyłam Wam link do filmu, w którym znajdziecie dokładny opis tej metody. Drugim sposobem na lepsze samopoczucie i podreperowanie naszego stanu zdrowia jest odpowiedni sen. 6-8 godzin nieprzerwanego snu jest dla nas tym, czym antybiotyk podczas choroby. Naładowanie naszego organizmu i jego reset jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Ta prosta czynność może uchronić nas od nadciśnienia, zmniejszyć poziom stresu, jak również uchronić nas przed wieloma innymi chorobami. Bagatelizowanie prawidłowego snu sprawia, że w długim okresie czasu nasz organizm sam zacznie upominać się o swoje podstawowe zapotrzebowanie na regenerację. Sen i czas, jaki na niego poświęcamy, nigdy nie jest czasem straconym, o ile potrafimy go właściwie wykorzystać. W tym miejscu warto wspomnieć o mocy drzemki. Wystarczy tylko 10-15 minut, aby podładować akumulatory na kolejne godziny dnia. Polecam Wam ucinanie sobie krótkiej drzemki, o ile macie ku temu możliwości. Pamiętajcie jednak, aby nie nadużywać zanadto tego dobrodziejstwa i nie przyzwyczajać organizmu do stałych drzemek, ponieważ może to zaburzyć Wasz rytm dnia i nocy. Trzecim sposobem na poprawę naszego stanu zdrowia i samopoczucia jest wysiłek fizyczny. Ruch to zdrowie, to stare powiedzenie nabiera jeszcze ważniejszego wydźwięku w dzisiejszych czasach, w których człowiek rusza się coraz mniej. Do pracy czy szkoły dojeżdżamy samochodem, a tam na miejscu najczęściej siedzimy. Musicie zrozumieć, że nasz organizm stworzony jest do ruchu i wysiłku fizycznego. Zarówno nasze mięśnie, jak i kości czy stawy spragnione są ciągłego ruchu, ponieważ do tego właśnie zostały stworzone. Jeżeli nie damy im potrzebnej dawki ruchu, nie będą one pracować należycie.
odsetek ludzi otyłych ciągle się zwiększa. W Polsce ten wskaźnik wynosi już 25%. Oznacza to, że co czwarty człowiek w naszym kraju jest chory. Tak, dokładnie, chory. Nie przesłyszeliście się. Otyłość jest chorobą. Chorobą podstępną, która wkrada się w nasze życie dzień po dniu, niezauważalnie, czasem przez miesiące, a nawet lata zaniedbań z naszej strony. Opowiem wam teraz prawdziwą historię. Kolega z pracy mojej żony, nazwijmy go umownie Maciek, jest otyły. Pewnego dnia wstał o poranku i poszedł do toalety. Nie dał rady jednak z niej wrócić, ponieważ dostał takiego ciśnienia, że omal nie stracił przytomności. Zabrała go karetka, a w szpitalu lekarze przez kilka dni nie mogli zbić ciśnienia. Kiedy zrobiono mu badania, lekarz prowadzący powiedział mu jasno: jeżeli nie zmieni pan stylu życia, daje panu maksymalnie 4 lata. Maciek ma 37 lat. Ma schudnąć prawie 40 kg. Jest aktualnie na etapie ostrej diety. Jak więc widzicie, nie ma żartów, sytuacja jest poważna i każdy z nas musi zdać sobie sprawę z tego, że współczesny człowiek musi się ruszać. Basen, siłownia, bieganie, dyscyplin sportowych jest masę i nie trzeba nie wiadomo ile na nie wydawać. Ja na przykład od 3 lat regularnie biegam i widzę ogromne, pozytywne zmiany w moim życiu. Mam więcej energii, nie choruję, a moje wyniki badań są świetne. Wam polecam zrobić to samo. Każda minuta poświęcona na wysiłek fizyczny da wam samo dobro. Nie musicie od razu katować się przez godzinę na siłowni. Zacznijcie od 5 minut. Wyróbcie w sobie nawyki i zobaczcie, że to naprawdę działa. Czwartym pomysłem na poprawę naszego zdrowia i samopoczucia jest kontakt z naszymi bliskimi. Człowiek to osoba społeczna. Dzisiejsze czasy wbrew pozorom nie sprzyjają rozwojowi tej gałęzi naszego życia. Młode pokolenie zamyka się na kontakty międzyludzkie, przenosząc swoje życie do internetu. Najlepiej widać to w poczekalniach czy środkach komunikacji miejskiej, w których młodzi ludzie potrafią nie odzywać się do siebie ani słowem, patrząc jedynie w ekran komórki. Kiedy jednak spojrzymy na osoby starsze, to widać coś całkiem odwrotnego. Ci ludzie potrafią rozmawiać z drugim człowiekiem, którego nawet nie znają. Szukają kontaktu i chcą być społeczni. Kontakt z drugim człowiekiem jest bardzo ważny dla naszego zdrowia, zwłaszcza tego psychicznego. Dlatego apeluję, zwłaszcza do rodziców, aby każdą wolną sekundę poświęcały na kontakt ze swoimi dziećmi. Jeżeli my nie będziemy z nimi rozmawiać, nie nauczymy ich, jak ważne są relacje międzyludzkie. Musimy rozmawiać, pytać i dyskutować z naszymi dziećmi, ile tylko się da. Poczucie przynależności do podstawowej grupy społecznej, jaką jest rodzina, jest fundamentem, na którym buduje się wszystko inne. Piątym sposobem na szybką poprawę naszego zdrowia jest kontakt z naturą. Przez wiele lat ignorowałem ten aspekt. Wraz jednak z upływem czasu coraz częściej widzę, jak ważny jest kontakt człowieka z przyrodą. Wyjazd w góry, czy nawet zwykły spacer z rodziną jest najlepszym sposobem na odcięcie się od wszystkiego, co nas otacza na co dzień. Tutaj oczywiście łączymy dwa aspekty, takie jak po pierwsze kontakt z bliskimi, po drugie podziwianie, jaki ten nasz świat jest piękny. Zachody słońca, zieleń trawy, szum fal czy śpiew ptaków. Na co dzień wszystkiego tego nie słyszymy. Warto więc raz na jakiś czas poświęcić popołudnie na tego typu sprawy, aby zobaczyć, że świat to nie tylko praca, dom i pieniądze, ale można znaleźć prawdziwe cuda tuż obok nas. Wystarczy jedynie dobrze się rozejrzeć. Jak widzicie, poprawa naszego samopoczucia czy też zdrowia nie wymaga od nas jakichś ogromnych nakładów pracy. Wystarczy tylko stosować się do powyższych 5 podpunktów, aby odmienić swoje życie. I mówię to z pełną świadomością. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że to wideo dało wam wartość. Jeżeli tak się stało, zapraszam was serdecznie do podesłania tego materiału swoim znajomym i pozostawienia komentarza taktycznego dla większych zasięgów. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.